przed nami czwarteczek! Krzątający się Krzyś. Dum-dum-dum! Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta. Krzysiu, dzisiaj będzie nowy odcinek, dzisiaj będzie druga część, bo poprzednio robiliśmy łazienkę, a dzisiaj czeka nas kuchnia. Tak, powiemy Wam, gdzie robiliśmy kuchnię, dlaczego tam, gdzie robiliśmy blat, dlaczego tam, ile to mniej więcej kosztowało. No i co, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką, jaki budżet trzeba przygotować na zrobienie kuchni, to koniecznie zostańcie z nami. Zapraszamy. Świetnie to powiedziałem. Czekałem. Dlaczego wybraliśmy kuchnię w IKEA? Bo tam mamy kuchnię. Dlatego wybraliśmy kuchnię z IKEA, ponieważ mogliśmy wcześniej znać jej cenę. To jest bardzo ostateczną. Ważne. Ostateczną cenę, którą robiliście razem z nami na live. Osoby, które były, to widziały, że projektowaliśmy tą kuchnię. I to jest właśnie ta kuchnia, którą zaprojektowaliśmy. I tam już wtedy wyszła nam cena, jaką my zapłacimy za tą kuchnię bez sprzętu. Bo sprzęt mamy nie z IKEA, braliśmy osobno. Jest taka możliwość, wtedy IKEA montuje go Wam też za darmo i tak dalej. Natomiast my mieliśmy cały sprzęt swój, w naszej kuchni jest cały sprzęt z Electroluxa, jeszcze brakuje nam tylko i wyłącznie zamrażarki, którą mam nadzieję, że jeszcze przed zimą zamówimy. My trafiliśmy do trzech konsultantów, bo trzy razy jakby naszą w trakcie projektowania naszej kuchni mieliśmy styczność z trzema osobami, z czego jedna była pierwsza. To była bardzo zła i jeszcze wróciliśmy, daliśmy drugi raz szansę i trafiliśmy na dwie później świetne osoby, które nam pomogły zaprojektować kuchnię. I po tych wszystkich projektowaniach, na tych wszystkich projektowaniach możecie sobie dobrać ilość szuflad, jakie fronty chcecie, jakie klamki, gdzie ma, w którym miejscu co stać, to jest bardzo fajne, tak? Tylko że wiadomo, musicie się zmieścić też w tych wymiarach, no nie? Bo są jakieś tam ustalone wymiary, które muszą być. Dlaczego, pewnie będą pytania, dlaczego aż trzy razy byliśmy w IKEA? Dlaczego trzy razy? Projektować. Bo za pierwszym razem nie udało nam się osiągnąć tego, co chcieliśmy, ponieważ pani nie była zbytnio zainteresowana. Generalnie myślała tylko o przerwie, bo powiedziano to co najmniej jest cztery razy. Jak byliśmy drugi raz, to był taki pan, który był bardzo profesjonalny. Tak, który pomógł nam wszystko zaprojektować. Mieliśmy to już na tip-top zrobione, ale chcieliśmy się jeszcze zastanowić, czy na pewno ją chcemy kupić. Tak, tak, ale tutaj chcieliśmy już mieliśmy 100% cenę, bo to też chodziło, że chcieliśmy sprawdzić, czy to, co myśmy zrobili na komputerze. I tutaj mamy wycenę jeszcze sprzętu AGD, czyli piekarnik, zmywarka, mikrofalówka i płyta. Tak. No jakieś tam jeszcze pewnie inne rzeczy. No. To jest 7196, jak odejmiemy 7196... To mamy 10800. 10800, tyle będzie kosztować nasza kuchnia w IKEA. Pokryje się z takim, wiecie, ostateczną wersją przy zamówieniu. I pokryło się, także tutaj nie było żadnego rozstrzału cenowego. I stąd ten trzeci konsultant, przy którym po prostu zamawialiśmy już tą kuchnię. Tak, który tam już składał nie było zmian. Właśnie nie było zmian, no. Nie. Tylko przyjechaliśmy, powiedzieliśmy, że tak, bierzemy tą kuchnię i wszystko było przeniesione na zamówienie. Dokładnie. My postawiliśmy na kuchnię w kolorze białym. Są to fronty, nie będę próbowała tego przeczytać, ale tutaj Wam daję. Tak się nazywa. Z klamkami. Zastanawialiśmy się cały czas przy frezach, a klamkach. Zamęczałam Was pytaniami o frezy czy klamki. Krzyś chyba też. Też się pytałem. Też się pytałeś. Ale wszyscy tam... Praktycznie znaczy, jednogłośnie. Tak, że jednak klamki, bo jest problem z tymi frezami przy otwieraniu. Może gdyby one były głębsze, ale to zaś byłby problem przy czyszczeniu. Znaczy są piękne, to tak, trzeba bo powiedzieć, to, że... to jest ładne, jak też nie ma nic, też, tak, też to fajnie wygląda. Gładziutko, czyściutko, super. Dużo, dużo miejsca do przechowywania. Nie jest to złe do chwycenia, jest wygodnie. No tutaj daliśmy frezy, bo nie chcieliśmy, żeby było widać.
klamki z tej strony, bo chcieliśmy mieć całkiem zabudowaną z tej strony wyspę. Myśmy mieli taką lodówkę, że nawet nie byłoby jak zrobić tych frezów. Musielibyśmy mieć inny kolor w ogóle. Musiał być na dwa podzielone. No i mielibyśmy dwie lodówki obok siebie, no nie? No. Bez sensu. Także u nas nie do końca te frezy się sprawdziły, chociaż miała swój upatrzony kolor, taki kawa z mlekiem cappuccino, taki beżowy, piękny kolor, ale był tylko w frezach, no. Niestety. Ale pamiętam. Tak, jeszcze chciałam cofać wszystko i... Masakra była, bo już zamówiliśmy kuchnię, już wszystko było zapłacone, już kuchnia była zlecona, że do nas przyjedzie za dwa dni, czy tam trzy. A Marta wymyśliła, że ona chce inne fronty. No bo to był... Jestem tylko kobietą. Było. Jestem bardzo zadowolona z tej kuchni. Nic bym nie zmieniła. Mamy ją w połysku. I dlaczego w połysku? Bo cały czas oszaleliśmy w pewnym momencie na punkcie matu. Tak, w pewnym momencie chcieliśmy bardzo mat. Ale... I nawet Krzyś miał specjalny tester do matu. Ale mieliśmy test tak zwany dynki. Ja będę ścianą, znaczy frontem. Jeśli został ślad, którego się nie dało zmyć, to pewnie jest to mój ślad w tym sklepie. Tak, tak, dokładnie. Jakie to... Zwizualizuję... Ale ktoś by powiedział, że niby z połyskiem, no bo to jak lustro trochę, będzie więcej roboty. Absolutnie. Może przy czarnym tak, bo gdybyś miała czarny mat, to jest to samo, co mamy mikrofalówkę. Czarny połysk. Czarny połysk, albo tą listwę tam na górze. Bardzo, tak, dokładnie. Dokładnie, z czarnym to byłby... wtedy byłby problem straszny, bo wystarczy, wiesz, nacisnąć przycisk i już to widać, no okropnie nie? Okropnie widać, na czarnym widać bardzo. I co jeszcze przy tej kuchni? My cały czas chcieliśmy mieć... Wyspę. Dlatego też projektowaliśmy to od razu tutaj tak, że ta wyspa kiedyś tutaj będzie. Dlatego podciągaliśmy prąd pod wyspę. Tak, zanim jeszcze były położone panele. Podciągaliśmy też siłę, żeby później podłączyć płytę, bo wiedzieliśmy, że będziemy chcieli mieć płytę na tym, na wyspie. Nasza wyspa ma wymiar 2,20 na 1,20 m, co daje bardzo dużo. Choć Martusia jeszcze chciała z 20 cm by mieć. No i by się zmieściło. Całkiem w porządku by było. Mieliśmy wszystko mieści i jest tam naprawdę ogrom miejsca. Z tyłu mamy generalnie kawałek blatu ze zlewem i dwa, jak to się, słupki. Tak, jeżeli chodzi o ergonomię, jak to wszystko wygląda między sobą, to będzie drugi film, bo to jest bardzo obszerny temat, powiemy Wam, na co zwrócić uwagę podczas projektowania kuchni. Wiecie, my nie jesteśmy projektantami. My stworzyliśmy kuchnię sami i sami ją teraz użytkujemy. Mhm. I sami byliśmy w szoku, jak na przykład wyciągaliśmy garki ze zmywarki, no nie? Jak niechcąco właściwie, znaczy chcąco, niechcąco, przemyśleliśmy dużo rzeczy. A dlaczego właściwie Marta mówi, że sami, bo mówiliśmy o tych projektantach, ale my najpierw, zanim pojechaliśmy do projektantów, sami sobie całą kuchnię zrobiliśmy, my sobie wszystko ustawiliśmy i tylko jedyne co, to oni nam wymiary sprawdzali, czy wszystko będzie grało. Bo tak? Pomiar też był nasz. Można w IKEA wziąć sobie pomiar, ale my robiliśmy go sami, bo już robiliśmy to tyle razy do różnych firm. Tak. Już uważaliśmy, że jesteśmy guru w tej dziedzinie. Transport trzeba sobie zapłacić. Było to 459 zł. To jest najlepsze. To jest meble najlepsze. Macie giga szybko. Praktycznie od razu. Trzeba mieć trochę czasu na skompletowanie, ale to nie jest nawet... To jest chyba jeden dzień? Jakoś tak? No bo to jest dużo mebli. Tak, to oni muszą sobie te wszystkie paczki skompletować i muszą mieć wolnych monterów. Czyli to była ta największa kwestia, że monter był wolny dopiero za tydzień. Tak, no bo dopiero, to też akurat dopiero za tydzień. I cały czas od zamówienia tej kuchni do przyjazdu monterów to było półtorej tygodnia. Tak, to było półtorej tygodnia, z czego... Bo były 4 dni święta. No właśnie, to przez to święto nam się to trochę przeciągło. Właściwie nie uważamy, że się przeciągło, tak, ale tak wyszło. Bo naprawdę było to bardzo szybko. Szybko ją przywieźli, panowie je wszystko wnieśli. Tak. To jest super, że my nie musieliśmy nic nosić. Bardzo ostrożnie. Meble w IKEA pakowane są w kartony. Jest zminimalizowana ilość folii, wszystko przyjeżdża. Nawet palety są kartonowe. Kuchnia nam przyjechała. Ej, dziewczyny! Kuchnia dalej szuka, kto to wniósł. Bardziej to ją interesuje niż sama kuchnia.
taka rada od nas dla Was, pilnujcie sobie montażystów. Tak, trzeba pilnować montażystów bardzo i po prostu być przy nich na niej, patrzeć. I najlepiej jak najszybciej zdjąć folię, bo myśmy zdjęli ją późno i wyszło kilka takich nierówności po prostu, które nie były widoczne. Przez folię, tą taką niebieską. Dzięki której jest to zabezpieczone, nie widać później, załóżmy, że na przykład jedna szuflada jest wyżej, druga niżej, bo to się gubi. Natomiast tak, jak już są pościągane i pokaże się pełna linia ta na tej białej kuchni, to wtedy widać mankamenty, które trzeba po prostu samemu poprawić, a tak to monterzy powinni to po prostu zrobić. No u nas też jest tak, że myśmy mieli osobno blat. Płaciliśmy na przykład za zamontowanie zaślepek, ale nie było blatu, więc monterzyści już tego blatu, znaczy tych zaślepek po obu stronach zlewu na przykład nie zamontowali. W paru miejscach udało się im nas zagadać po prostu, no niestety, daliśmy się przegadać, sami teraz nie wiemy, jakim cudem to wyszło, ale zapłaciliśmy za część rzeczy, które nie były zrobione po prostu i no nie wszystkie półki były dobrze wyrównane, gdzieś tam zmywarka była krzywo ustawiona, wyspę prosiłam, żeby podnieść jak najwyżej, okazało się, że jednak nie jest podniesiona tak, jak chcieliśmy, no ale na własnych błędach Was możemy poinformować, na co zwrócić uwagę i pilnujcie sobie tego. Tak, najlepiej sobie pilnować, sprawdzać, ale ostatecznie patrzeć. Tak. I nawet jeśli będziecie gonić z poziomicą i sprawdzać, czy wszystko jest równo, to nie. Pieprzcie ten wstyd, schowajcie dumę w kieszeni. Nikt Was nie przegoni, bo macie do tego prawo, żeby sobie posprawdzać na przykład, czy Wasza zmywarka jest prosto, a nie jest w takiej pozycji, jak się okazało. Później, gdy chcieliśmy montować blat na nią, to się okazało, że ona jest mega krzywo i musiałem ją wyprostować, a jak ją wyprostowałem, okazało się, że jest jeszcze za nisko w stosunku do blatu. A potem jak już wyrównaliśmy, to się cofnęły nam drzwi. Tak, bo wiadomo, jak były tak drzwi prosto, to gdy ją wyrównałem, to drzwi też poszły i teraz muszę wykombinować, w jaki sposób odepchać drzwi dołem, aby było równo. Tylko to powinni zrobić montażyści po prostu, a nie my już sami w domu, bo my nie musimy się na tym naprawdę znać. Tym bardziej, że płaci się za to. Kwota montażu jest zależna od kwoty kuchni. My zmieściliśmy się w przedziale do 13 tysięcy i ta kwota montażu w naszym przypadku była dokładnie 2092 zł, bo sprawdzałam to na Paragonie. Jeżeli macie swój sprzęt, jest on dodatkowo płatny. Jeżeli bierzecie to w IKEA, nie płacicie. No to chyba tyle. Przejdziemy do blatu. Tyle. Jeżeli chodzi o blat kuchenny, dlaczego nie zdecydowaliśmy się w IKEA i gdzie ostatecznie postanowiliśmy go zrealizować, to wszystko opowiemy Wam w jutrzejszym filmie. Pokażemy Wam też zdjęcia przed i po w całości tej kuchni. Także koniecznie bądźcie z nami. I co? Do zobaczenia. Zapraszamy do subskrybowania. Wpadajcie na pozostałe filmy. I widzimy się już jutro.